Kochani, mam ogromną prośbę dla tych, którzy mogą i chcą, abyście mi podali w komentarzach imię i nazwisko waszego proboszcza i imiona wikarych oraz adres parafii. Dlaczego? W pierwszy czwartek miesiąca sierpnia będziemy się modlić za nich imiennie. Ale też, jeżeli dobry Bóg pozwoli, wyślę każdemu z nich małą niespodziankę. Dla tych, którzy mogą i chcą, podajcie proszę imię, nazwisko waszego aktualnego proboszcza, imiona wikarych i adres plebanii. W pierwszy czwartek miesiąca sierpnia będziemy się modlić za nich imiennie. Jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo i jedno Chwała Ojcu, bo mamy o co prosić i za co dziękować. Co Bóg uczynił przez nich dla nas, a każdy z nas ma świadomość, że potrzebujemy kapłanów, świętych, gorliwych naszych proboszczów, wikarych, tych, z którymi żyjemy dzień po dniu w naszej parafii. Dla tych z was, którzy mogą i chcą, zapraszam.